ułatwia. Ułatwia jakby myślenie. Pomaga się wprowadzać. To nie jest jakby taki skok na głęboką wodę. Na pewno pokazuje, jak to będzie wyglądać w przyszłości. Zawsze jest to dodatkowa praktyka. To dużo właśnie daje do myślenia, czy właśnie zakładać taki swój biznes, czy nie. Powoli nas wprowadza jakby w to, żeby jakoś funkcjonowała. To, żeby jakoś móc ruszyć z kopyta, móc jakby zareklamować ją, a nie, że ktoś na przykład wchodzi na rynek, jest zielony i nagle wow, stracił wszystko. Firemki to projekt edukacyjny prowadzony w powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych w Bolesławcu. Uczniowie mają za zadanie zorganizowanie własnej firmy, która ma działać jak prawdziwa firma na prawdziwym rynku. Ma produkować, prowadzić księgowość, płacić podatki, organizować zaopatrzenie, zbyt na towary i reklamować się. W ramach projektu tworzymy naszą, powiedzmy, wirtualną firmę, która zależnie od tego, co wymyślimy, zajmuje się danym profilem, dziedziną techniki lub gospodarki. I my akurat jesteśmy firmą szkoleniową, także dzisiaj zorganizowaliśmy takie krótkie spotkanie szkoleniowe tutaj właśnie z jedną z szkół podstawowych. Uczymy te dzieci programowania, takich podstawowych rzeczy. Przygotowujemy sałatki. Z jednej strony prowadzimy firemkę, uczymy się zakładać działalność gospodarczą, ale z drugiej też promujemy zdrowe odżywianie i dalej przybliżamy młodzieży tak nielubiane warzywa, bo owoce może bardziej są preferowane wśród młodzieży, natomiast warzywa niekoniecznie. I uczymy ich łączenia różnego rodzaju składników, ale też pokazujemy, jaka jest nisza na rynku. Projekt Wspólna Droga na Rzecz Przedsiębiorczości w Szkołach jest to projekt realizowany przez powiat bolesławiecki. Skrótowa, łatwiejsza nazwa to projekt Firemki. Projekt ten polega na tym, że uczniowie naszych szkół ponadgimnazjalnych tworzą firmy symulacyjne wspólnie ze swoimi kolegami i pod opieką nauczycieli pracujących w szkołach. W projekcie Wspólna Droga na Rzecz Przedsiębiorczości w Szkołach uczestniczą trzy szkoły. Jest to Zespół Szkół Mechanicznych, który dzisiaj nas gości, Zespół Szkół Elektronicznych oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. Uczniowie Technikum Ekonomicznego prowadzą biuro rachunkowe Bilans, które zajmuje się świadczeniem usług dla pozostałych firemek w powiecie bolesławieckim, czyli rozliczają firemki z innych szkół zaangażowanych w projekt. Te rozliczenia polegają przede wszystkim na prowadzeniu dokumentacji w oparciu o programy komputerowe i dotyczy to przede wszystkim rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz z Urzędem Skarbowym. Tutaj możecie zauważyć, mamy takie kabelki. I tam w środku, w tej kostce nie ma dwóch przewodów, tylko są cztery. To są właśnie przewody połączone do tych magnesów. Dopiero zaczynamy ze szkoleniami, bo tak naprawdę na początku sama organizacja. Oczywiście spotkaliśmy się naszą grupą podzieloną. Jest nas ogólnie łącznie 15, to jest zatrudnieni w jednej firmce. I jesteśmy podzieleni na logistyków i właśnie szkoleniowców. Jestem nauczycielką przedsiębiorczości oraz zarządzania, a oprócz tego jeszcze jestem zawodowo coachem praktykującym, więc wiedza, którą tutaj w ramach projektów udzielam, którą cię dzielę, może tak powiem, ze swoimi uczestnikami, z moim teamem firmy EduTech, to jest wiedza dotycząca działań przedsiębiorczych, czyli tego, jak dzisiaj funkcjonuje przedsiębiorstwo, nowoczesne przedsiębiorstwo na rynku, ale też w jaki sposób utrzymywać relacje z klientami, jak ich zdobyć i jak ich do siebie ponownie zachęcać, jak ich utrzymać. Bo dzisiaj klienci, tacy, którzy generują zysk dla firmy, to klienci lojalni. I dzisiaj to, co widzicie Państwo na naszym szkoleniu, to właśnie kwestia tego podejścia metodycznego do klienta, budowania relacji, budowania zaufania, chęci zainteresowania go takim entuzjastycznym podejściem do produktu. O reklamie też myślicie? Tak, mamy zamiar reklamować na wizytówkach, jakieś długopisy będziemy też mieli ze sobą, jakieś ulotki i innego tego typu. Z pracownikami wszystkich firemek zostały podpisane umowy o pracę, pracownicy zostali zatrudnieni, mają naliczone comiesięczne wynagrodzenia. Przedstawiciele firemek
pozostałych w Bolesławcu, przesyłają naszym uczniom dokumenty, które powstają w wyniku realizacji działań przez cały miesiąc, po czym nasze uczennice rozliczają każdą firmkę z osobna, naliczając podatek dochodowy, rozliczając się z ZUS-em i wystawiając różnego rodzaju dokumenty, które wynikają z bieżącej działalności firmek, typu faktury sprzedażowe, faktury zakupowe. I tak to wygląda. Przede wszystkim możemy się zapoznać z zawodem, który będziemy w przyszłości wykonywać. Nabieramy takiego doświadczenia. Czego się już nauczyłaś? Przede wszystkim pracy z systemem, pracy w zespole, bo to też jest ważne. No i jednak mam takie doświadczenie w realiach. Na lekcjach mamy fikcyjne dane. Tutaj mamy już takie spotkanie z realiami. W bieżącym roku funkcjonuje 5 firm. Są to firmy, które zajmują się, tak jak tutaj, szkoleniem, zajmują się wytwarzaniem materiałów reklamowych, produkcją filmów. Są także firmy cateringowe, jest firma rachunkowa. Widać po tym, że spektrum działania tych firm jest bardzo szerokie i najczęściej związane jest z branżami funkcjonującymi w poszczególnych szkołach. Firmka nam daje bardzo dużo, bo uczymy tego, czego uczymy się w teorii na lekcjach, prowadzenia firmy, liczenia marży, VAT-u ze wszystkich potraw. Możemy zrobić to w praktyce i mamy już przybliżoną to, jak działa firma, w której jesteśmy tylko my, bo z nami jest tylko jeden nauczyciel prowadzący, ale wszystkie ważne decyzje należą do nas. Staramy się bawić, ale jednocześnie z takimi elementami edukacyjnymi, czyli przygotowujemy normatywy surowcowe, robimy zakupy. Uczymy się szanować produkty, to jest bardzo ważne, bo produkt to pieniądz. Następnie przeprowadzamy produkcję, sprzątamy, przygotowujemy się do następnych zajęć, a firemka Edyty Gorczycy, nauczyciela przedmiotów gastronomicznych, rozlicza nas. Oprócz tego, że uczą się kwestii związanych z finansami i prowadzeniem działalności gospodarczej, to jest taki element kompetencji miękkich w postaci tego, że to nie jest teoria podparta praktyką, tylko to jest faktyczne współpracowanie z osobami z innych firemek. I oni w tym największy widzą problem, że czasami wysyłają informacje z prośbą o dostarczenie dokumentów i mija tydzień, a tych dokumentów nie ma. A zbliża się 15, zbliża się 20 dzień miesiąca, kiedy trzeba zapłacić podatki, a tamta firemka na przykład nie dosyła dokumentów, więc trzeba ingerować w to, żeby one przyszły te dokumenty, bo my stoimy jak gdyby z pracą. I to im pokazuje, że teoria to jedno, natomiast współpraca ludzi między sobą to jest inna rzecz i oni dopiero zauważają, jak ta praca faktyczna wygląda. Nie wiedziałem, jak funkcjonują firmy, dzięki temu projektowi bardzo dużo nauczyłem się, bo mam zamiar w przyszłości sam założyć firmę, tylko że niestety już warsztat samochodowy, nie właśnie taki szkoleniowy, więc pomogło mi to bardzo. Projekt realizowany będzie przez 2 lata, a więc także w przyszłym roku szkolnym, kiedy to powstanie kolejnych 5 firemek. Chcielibyśmy, aby nasi absolwenci w bardzo łatwy sposób po zakończeniu szkoły oczywiście potrafili odnaleźć się na rynku pracy. Jest to projekt międzynarodowy, realizowany ze szkołami czeskimi. Liderem projektu jest Izba Gospodarcza w Libercu. W związku z tym nasi uczniowie w ramach projektu tworzą firmy symulacyjne, na które otrzymują pieniądze na funkcjonowanie tych firm, a jednocześnie mają szansę poznać, jak funkcjonują firmy po stronie czeskiej. W związku z czym jest to jakby wartość dodana całego projektu. Wcześniej nie wiedziałem nic o funkcjonowaniu firmy, dopiero teraz poznałem, jakie to jest ciężkie, jak trzeba założyć, odpowiednio poprowadzić tak, aby firmę utrzymać na rynku. Jest to możliwość współpracy, no zawsze to jest coś innego niż na zwykłych lekcjach. Praca w zespole, no, łatwe to jest czy niekoniecznie?
No, czasami występują jakieś tam kłótnie, bo jednak to jest projekt. Czasami musimy zostawać po lekcjach, musimy przychodzić wcześniej, zostawać. No. I to jest właśnie taka kłótnia, kto co ma robić przede wszystkim. No, ale tak to jednak się dogadujemy. Czasami są podzielone zdania, ale zawsze trzeba wyjść na kompromis i znaleźć najlepsze wyjście.